tym dźwiękiem po raz trzeci spotykam się z mistrzem kowalstwa, z którym po raz trzeci porozmawiamy sobie o kowalstwie. Ale, drogi Kowalu, ponieważ dwa poprzednie odcinki to było gadanie, 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 to teraz powiem tak. Kowalu, przecież rzecz polega na tym, żeby kuć żelazo, póki gorące. Dokładnie, bo z gadania nic nie wychodzi. Otóż to, do gadania to wszyscy, a do kucia... Nie ma nikogo. Nie ma nikogo, więc bierz się do roboty, ale zanim się weźmiesz, to powiem ci tak, chciałem dzisiaj być twoim pomocnikiem. Tak mi się marzyło, że takimi cęgami tam coś przytrzymam, albo coś ci podam, jak ci upadnie, na przykład młotek ci podam, prawda? Ale najbardziej mi się marzyło, że stanę przy palenisku i będę tu tym takim, taką miechem poruszał, tak żeby jest. Ten płomień był. A tu widzę, miecha nie ma. Nowoczesność, tak? Dobrze, jest. No, to powiedz mi jeszcze, Kowalu, czy jak kujesz, to masz jakiś taki specjalny fartuch? Nie zawsze. Czasami zależy, co. Jeżeli stoimy przy młocie, to często mam, dlatego że to ze względu na BHP, tak? A, no właśnie chciałem zapytać, czy w zgodzie z BHP kujesz? Tak jest. I powiem tak. Pierwsza rzecz przy kuźni, jaką robimy, to zakładamy okulary ochronne. Aha. Tak? To jest pierwsza rzecz, bo wiele się widzi dzisiaj filmów na internecie, na YouTubie, jak kowale i początkujący, i już tacy, którzy mają doświadczenie, kują bez okularów. A powiem tak, ja też taki byłem kozak. Też kułem bez okularów, dopóki kilka razy nie musiałem jechać na pogotowie wyciągać z oka kawałka metalu. Tak? Wiem, jakie to jest niebezpieczne, więc lepiej założyć te okulary, a że tak powiem, jeszcze jestem w takim wieku, że nawet lepiej widzę w tych okularach. To drogi Kowalu, okay. Powiem krótko. Zakładaj okulary okay. I grzej palenisko, młot do ręki, no i kuj to żelazo, póki gorące, a ja sobie odejdę, bo tu mi jest za ciepło i będę obserwował, co też kowal nam dzisiaj, proszę Państwa, wykuje. We'll be right back.
tak słuchałem, jak kułeś. No i było tak. Bum, bum, bum. I takie dzyń, dzyń, dzyń. To bum, bum, to rozumiem, bo widziałem, walisz w materiał, żeby go tak ukształtować. Jest, tak. Natomiast to dzyń, 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 to tak było z boczku, z boczku młoteczkiem. To po co te dzyń, dzyń, dzyń? To dzyń, dzyń, dzyń to jest taka dla mnie troszkę cyrkowa odmiana kowalstwa. Dlatego, że ja pochodzę do tego tematu tak, że jeżeli ja kilka razy, kilka tysięcy razy dziennie muszę uderzyć w ten materiał i tego się nazbiera, więc nie potrzebuję uderzyć 5000 razy w materiał, żeby go przekuć i 3000 dodatkowe na boku, żeby sobie zrobić dzyń, dzyń, tylko po prostu zaoszczędzam te 3000 na boku i oszczędzam swoje stawy. Widzę na filmach gdzieś tam w internecie, że tak się robi. Dla mnie to jest bardziej taka, że tak powiem, folklor. Nie widzę sensu, jeżeli sam jeden kowal kuje, żeby dzwonił sobie w kowadełko obok. Nawet jeżeli mówi, że on w tym momencie odpoczywa. Okay, a jeżeli kuje dwóch? A jeżeli kuje dwóch, to już jest inna sprawa, bo było tak. Kiedyś się kuło nawet i we trzech. Był ten główny kowal, który miał mniejszy młotek i miał ten materiał w ręku. I on, że tak powiem, nadawał rytm uderzeniom dwóch pomocników, którzy mieli większe młoty, którzy służyli za tą siłę, która musi przywalić, i jednocześnie, nadając rytm, jednocześnie pokazywał miejsce, w które mają uderzyć. Więc to wtedy to okej, to tak brzmiało, tak? Ale też nie jest to tak, że się uderzało z boku. Ja nie wiem, może ja czegoś nie wiem o kowalstwie, może, ale mi to w niczym nie przeszkadza, ale ja tak nie robię, no ja oszczędzam swoje siły. W każdym razie Krzysztof oszczędza swoje siły, żeby dłużej kuć. I okay. Tego dzyń, dzyń, dzyń nie odskutecznia. Okay. Zauważyłem jedną rzecz, że przedmioty, które opuszczają kuźnię, są czarne, ale niekoniecznie, bo na przykład mają taki poblask metalu, no, z lekką taką odcieniem jakiegoś chromu, czy ewentualnie miedzi. Co w tym temacie kowal powie? No to jest temat wygląda tak, że materiał bezpośrednio po kuciu jest czarno-szary, nieatrakcyjny, chyba że komuś się podoba coś takiego, nie jest atrakcyjny. Jeżeli wykonujemy element i on jest wstawiony w jakiś, jest częścią większego elementu, wtedy on jest albo później szlifowany, malowany, patynowany, żeby nabrał takiego charakteru, jakim tam mówiliśmy z klientem wcześniej. Tak? Też jeżeli robimy rzeczy na zewnątrz, do użytkowania na zewnątrz, częścią tego procesu jest też cynkowanie ogniowe, czyli jest to zanurzane, to nie jest u nas w firmie, my tego nie robimy, bo to jest ogromna firma, która się tym zajmuje. Jest to zanurzane w płynnym cynku i ten cynk jakby obrazowo mówiąc oblepia ten cały element, powiedzmy przęsło ogrodzenia czy fragment balustrady i nadaje jakby charakter nierdzewności. Czyli to zabezpiecza przed korozją na kilkadziesiąt, może kilkadziesiąt lat nawet. I dopiero później, po tym, wykańczamy to, malując farbą, czy proszkową, czy natryskowo, patynując, nadając jakiegoś charakteru, bo na przykład czasami chcemy mieć efekt starego złota, to wtedy jest złota patyna, albo miedziana patyna, albo srebrna patyna. No zależy, czego klient oczekuje. Mogą kolory wejść, zielenie jakieś i tak dalej. Także no, metod wykończeń jest cała masa. Tak? Nie, oczywiście nic nie opuszcza. Czasami nam się zdarza, że ktoś chce surowy element, czyli taki, który zerdzewieje, to okej, to jest koniec obrotu. Rdza jest piękna. No tak piękna, oczywiście. Tak jak siwizna. Co więcej, teraz jest materiał, który się nazywa korten, z którego się robi elewację budynków, robi się jakieś elementy dekoracyjne i tak dalej. I to też dobrze wygląda, tak? Tylko sam korten jako stal jest zupełnie czymś innym niż ta zwykła stal, z której kujemy. Warsztaty są, przychodzą ludzie, uczą się parzyć kawę. I czy ty myślisz o czymś takim, czy może już robisz takie rzeczy? Robimy to. Czasami przyjeżdżają do nas ludzie z Polski, z Niemiec, żeby coś sobie wykuć, popracować przy tym trochę i tak dalej. Nawet jeden z ludzi założył własną kuźnię po takich, że tak powiem, warsztatach i tak dalej. Ale to jest spontanicznie, to jest tak na razie dla znajomych. Po prostu nie mam na to czasu, ale myślę o tym w przyszłości, żeby to robić. Mamy już dużo patentów takich, które działają, jeżeli chodzi o te kowalskie metody. I chciałbym się z tym kimś podzielić, pomimo tego, że dzielę się z tym synem, tak? Słyszałem, będziesz miał następcę. Tak jest, to i się cieszę z tego. Nie wiem, czy wiesz, bo kowal to się kojarzy no, z siłą. Tak szczerze mówiąc, jak jechałem do ciebie, to myślałem, że też masz 20 centymetrów więcej na szerokość i wzwyż, prawda? Tak trochę byłem zaskoczony twoją prosturą.
Ale to takie wyobrażenie jest, że kowal to musi być kawał tak chłopa. Tak jest. No i wyobraź sobie, nie wiem czy wiesz, ale do tego kowalstwa włamują się kobiety. Oczywiście, bo kowalstwo nie polega na sile, tylko na technice. To nie jest kwestia... Powiem tak, paru ludzi przyszło do mnie do kuźni, widząc, że jest rozgrzany materiał i tak dalej, daj, ja sobie parę razy uderzę. Więc jak widzieliście, tutaj jest cała masa młotków, więc zawsze wybierają ten najcięższy, bo to najszybciej i najłatwiej. To jest nieprawda. Młotek się wybiera taki, żeby pasował do danej operacji i wagowo do ilości pracy, którą mamy wykonać. On wcale nie musi być ciężki. A najważniejsze w kowalstwie to jest technika, jaką pracujemy. To nie musi być zrobione za dwoma uderzeniami, bo może czasami potrzeba 200 uderzeń, żeby coś zrobić. Ale najważniejsza jest technika. I to, co pan mówi, są kobiety kowale. Kobiety robią fajne rzeczy, fajne ornamenty, fajne ozdobne rzeczy, bo to jest takie kobiece wzory, że tak powiem. Bardzo delikatne. No i świetnie to wygląda. Bardzo mi się spodobał ten pomocnik kowala, który przyciskasz pedał, a on wali bum, bum, bum. No to jest młot pneumatyczny akurat, to jest bardzo pomocne. Na co dzień używamy tego młota, bo to jest tak, że te grubsze operacje, które się robi, te wstępnie nadawanie kształtu dla jakichś grubszych kawałków pręta, płaskownika i tak dalej, no to się robi z dużą siłą, więc do tego używamy tego młota mechanicznego. Ale wykończenie już się robi normalnym młotkiem, zwykłym, nadaje się tak, jak tutaj było przy wykonywaniu tego pióra, tak? To już się nadaje ręcznie, no ale jednak, żeby oszczędzić siły i pracować w tym zawodzie przez długie lata, no to trzeba mieć pomocnika. No, ten pomocnik dzisiaj jest mechaniczny, na szczęście, więc jest okej. Jakoś dajemy radę. Czyli technika w służbie kowala. Tak jest. Jesteśmy coraz bardziej nowocześni. O. Drogi kowalu, a powiedz, jak się czuje kowal, jak wychodzi na spacerek do miasta i mija jedną swój wyrób, drugi, trzeci? No przyjemnie, powiem przyjemnie. Tak. Z jednej strony przyjemnie, z drugiej strony oczywiście czuję się odpowiedzialny za to wszystko, więc jak widzę, że coś jest nie tak, to zaraz trzeba zareagować, bo po prostu ja w tym mieście mieszkam i nie chciałbym, żeby ktoś zwrócił mi uwagę, że tam coś jest nie tak, no, więc reagujemy na takie rzeczy. No ale jeszcze trzecia rzecz jest taka, że jest tego tyle w mieście, że już ciężko za każdym razem zwracać na poszczególne detale uwagę. No idziemy z czasem, idziemy do przodu, nie skupiamy się na tym, co zrobiliśmy wcześniej, tylko myślimy o następnych rzeczach. I tak to wygląda. To jest trochę inaczej, tak wcześniej rozmawialiśmy o tym, czy jestem artystą, czy nie. No artysta zrobi, moim zdaniem artysta zrobi jakiś element i wozi go po całym kraju, żeby wszyscy go oglądali. U mnie to jest inaczej. Ja robię i widzi to może jeden, dwóch ludzi, u których to jest w domu na przykład. I ja już więcej się na tym nie skupiam. A jak tak idziesz po parku, idziesz po mieście, rozglądasz się po tym naszym ślicznym miasteczku, to widzisz jeszcze miejsca, w których mógłbyś coś zrobić? No pewnie, no przede wszystkim w parku. W parku. No oczywiście, ja myślę, że w parku jest jeszcze dużo do zrobienia. Cała masa. Ja mam masę pomysłów. Mam jakieś tam rysunki i tak dalej. Może kiedyś do tego, że tak powiem, dojdzie, że coś takiego będzie w parku. Jakieś elementy ozdobne, architektoniczne, kute, kowalskie, ale związane z naszym miastem jednocześnie, bo to o to tutaj chodzi, tak? Żeby nie było obcych elementów jakichś przeszczepionych z innych, z jakichś miast europejskich, które są związane z tamtym miastem, a nie z naszym. Mój drogi Krzysztofie, chciałeś być kowalem swojego losu? To zostałeś. I jeszcze powiem taką historię, że kilka razy już zmęczony tym zawodem z racji tego, że natłok zamówień i tak dalej, miałem takie myśli, co ja mógłbym jeszcze w życiu robić. Więc za każdym razem ta historia, od której zaczynałem, kończyła się na kowalstwie. Więc co bym w życiu nie robił, to i tak na końcu został kowalem, więc ja co się zastanawiam, trzeba robić już, a ile lat już tak kujesz kowalu? No i to już jest około 25 lat. 25 lat roboty. Najpierw zaczynałem od tego, że nie kułem, tylko to było bardziej ślusarstwo takie. Ślusarstwo, metaloplastyka, coś w tym stylu, bo to nawet może jeszcze nie do końca to było. Ale rozwinęło się to z czasem, chciałem się rozwijać, chciałem robić coraz lepsze rzeczy, chciałem już mieć większy wpływ na materiał, czyli on musiał być podgrzany, musiał być gorący, miękki, kowalny, więc tak to się skończyło, wygląda to tak, jak dzisiaj wygląda. A kto wie, jak będzie wyglądało jeszcze w przyszłości, bo jeszcze dużo przed nami, tak? Tym bardziej, że będziesz miał następcę. Tak, już mam następcę, już masz, że tak. Pracuję parę lat. No i w ten sposób, drodzy Państwo,
jak zauważyliście, z Krzysztofem Kowalem można długo, kwieciście i bez końca. A na dzień dzisiejszy, Krzysztofie, bardzo ci dziękujemy, że zgodziłeś się z nami spotkać, że pokazałeś, jak kujesz, jak za to, że kwieciście opowiadałeś o kowalstwie. I drodzy Państwo, jak ktoś nie chce być drwalem, to pamiętajcie, może przyjść, popatrzeć i tak jak Krzysztof, zostać kowalem. Ja dziękuję za odwiedziny. Miło było Was tu gościć. No i Państwa przed telewizorami.